żeby dotrzymać tutaj prośby Krzysztofa. Chciałbym podzielić moją wypowiedź na dwa etapy. Pierwszy to będzie, powiem jak to wygląda troszeczkę z perspektywy posła do Parlamentu Europejskiego, jak to wygląda w Parlamencie Europejskim, a później wypowiem może swoje zdanie. Jeśli chodzi o Parlament Europejski, proszę Państwa, to jak nigdy dzisiaj, szczególnie na tym początku wojny ekonomicznej z Rosją, uwidaczniają się wszystkie problemy związane z kwestią współpracy z najbliższym otoczeniem. Nie tylko tym wschodnim, bo bardzo słusznie tutaj zgadzam się z Krzysztofem Stanowskim, nie powinniśmy się zamykać tylko i wyłącznie do dyskusji o tym otoczeniu Unii Europejskiej po wschodniej stronie, ale także po tej południowej, bo tak jak słusznie zauważył, dla wielu tych krajów, dla wielu tych osób, ludzi, którzy tam mieszkają, to jest pierwsze sąsiedztwo. I dzisiaj, szczególnie właśnie podczas gdy Parlament Europejski ratyfikował umowę stowarzyszeniową niedawno z Ukrainą, uwidaczniają się te wszystkie problemy związane z podejściem do współpracy z partnerami, szczególnie za wschodniej granicy. Unia Europejska jest różna, jest w tej kwestii podzielona i trzeba sobie to szczerze powiedzieć. Podzielona jest na szczęście o tyle, na szczęście, używam tego słowa specjalnie, że te najbardziej takie podejście oportunistyczne do współpracy, nawet nie mówię o rozszerzeniu, ale do współpracy, ma ta skrajna prawa strona Parlamentu Europejskiego i skrajna lewa strona. Co ciekawe, podczas głosowania nad umową stowarzyszeniową z Ukrainą, to właśnie posłowie ze skrajnej prawicy i skrajnej lewicy zagłosowali przeciw. Coś ich połączyło, mimo że mają tak różne programy, mówią o tak różnych wartościach i ideach, ta jedna rzecz, ta jedna sprawa połączyła ich w Parlamencie Europejskim. Więc widzimy tu wyraźnie, jak rozkładają się siły. Ale musimy sobie także szczerze powiedzieć, że w dyskusji zarówno w kwestii Ukrainy, Partnerstwa Wschodniego, także sankcji związanych z nakładaniem na Rosję tych sankcji przez Unię Europejską, pojawia się wiele głosów w różnych frakcjach politycznych, które są bardzo wstrzemięźliwe co do współpracy z partnerami na wschodzie i nie widzi się tych efektów, które wszyscy by oczekiwali. Natomiast uważam, że niezwykle istotne jest to, co powiedział Krzysztof Stanowski. To partnerstwo, ta współpraca z jakimkolwiek sąsiadem nie może polegać na namawianiu bądź zmuszaniu. To jest kwestia wolnego wyboru. Nie można tej sprawy także sprowadzać do kwestii pieniędzy. Nie wolno, bo będziemy gubić to najważniejsze, o czym odwołuje się tak cały czas do Krzysztofa Stanowskiego, ale bardzo mądre słowa wypowiedział. Nie wolno gubić tego najważniejszego, czyli idei wolnego świata. Chociaż trzeba sobie powiedzieć, że w większości tych krajów, o których mówimy, szczególnie jeśli chodzi o Partnerstwo Wschodnie, gdybyśmy tych ludzi tam zapytali dzisiaj, myślę, że to potwierdzą moi kolejni mówcy, oni uważają, że żyją w wolnym świecie, że żyją w wolnym kraju, może nie za bogatym, ale w wolnym. W związku z powyższym stoimy dzisiaj przed ogromnym wyzwaniem, aby znaleźć w tej współpracy, w tym dialogu pomiędzy Unią Europejską, pomiędzy naszymi partnerami, sąsiadami, taką formułę dyskusji, rozmowy i współpracy, która z jednej strony nie będzie sprowadzała się tylko do pieniędzy i targowania się tego, kto da więcej, czy Unia Europejska, czy Rosja, bo do tego w pewnym momencie ta dyskusja się sprowadziła. I to nie jest tylko kwestia, no, oczywiście mam na myśli Ukrainę, ale to nie jest kwestia tylko i wyłącznie
Ukrainy, bo przypomnę tutaj dla Państwa, są goście z wielu krajów, że także w Polsce często sprowadza się naszą obecność w Unii Europejskiej do pieniędzy. Są takie siły polityczne, które mówią, dobrze, na coś się zgodzimy, ale co z tego będziemy mieli? Ile będziemy mieli z tego pieniędzy, ile dodatkowych funduszy z polityki spójności bądź wspólnej polityki rolnej? To jest bardzo zła droga, ponieważ oczywiście paradoksalnie Unia Europejska powstała na bazie współpracy, jeśli chodzi o węgiel i stal, czyli chodziło o pieniądze, ale z czasem przekształciło się to w pewnego rodzaju wartości, ideały, których dzisiaj nie możemy zgubić. A przede wszystkim nie możemy ich zgubić w tej dyskusji i dialogu z naszymi partnerami. I oczywiście to, ten dialog i tą współpracę trzeba prowadzić w sposób bardzo finezyjny. Bez namawiania, bez zmuszania, przy akceptacji tego, że są różne prędkości tego dialogu, bo zupełnie inną prędkość dzisiaj ma Mołdawia i Ukraina, Gruzja, zupełnie inną prędkość ma Armenia, Azerbejdżan, a jeszcze inną ma Białoruś. I musimy umieć to zaakceptować, musimy umieć działać na wielu płaszczyznach, umieć dostosowywać się do sytuacji, do potrzeb, do przy poszanowaniu poglądów naszych partnerów z poszczególnych państw i krajów, ale z drugiej strony musimy wszyscy razem wymagać jednego, że nie będzie strony trzeciej, która będzie sugerowała, w jaki sposób my rozmawiamy i co chcemy zrobić. Co w tym tygodniu wybrzmiało chociażby w słowach przewodniczącego Komisji Europejskiej Manuela Barroso. Nie możemy sobie na to pozwolić i tutaj musimy być bardzo konsekwentni. To jest rozmowa między nami. Czasami trudna, czasami niełatwa, ale to jest nasza rozmowa, nasza dyskusja i my powinniśmy ją prowadzić na naszych wspólnych i tylko i wyłącznie nam znanych warunkach, przy poszanowaniu oczywiście poglądów, wizji tego, jak poszczególne kraje, poszczególne społeczeństwa chcą się rozwijać i widzą dla siebie swoją drogę. Mam nadzieję, chyba nie przekroczyłem równo.